Hej, w poprzednim odcinku rozpocząłem temat omawiający zimne telefony. Poruszyłem tam taką, przytoczyłem taką metaforę, że zimny telefon podobny jest do pocałunku na pierwszej randce, czyli jest prawdopodobny, ale nie za bardzo. Jest zapowiedzią czegoś, co może być ciekawe, wciągające, intrygujące, przyjemne. Natomiast no, jest zapowiedzią, która ma rzadkie szanse spełnienia się. I dzisiaj chcę płynnie przejść do tego, co to mówi i jak to wpływa na nasze nastawienie. To znaczy, wykonując zimne telefony, muszę mieć właściwe nastawienie psychiczne, psychologiczne, właściwe przekonanie o tym, czego się podejmuje. Skoro jest to tak mało prawdopodobny pozytywny skutek, czyli zimny telefon chyba jako jeden z najmniej często występujących zjawisk kończy się powodzeniem, czyli na przykład umówieniem spotkania, skoro szanse i prawdopodobieństwo na sukces są relatywnie niewielkie, muszę pamiętać o właściwym nastawieniu i przede wszystkim o tym, żeby wyjaśnić sobie, że odmowa, którą słyszę, odmowa ze strony zimnego klienta, ze strony klienta, który mnie nie zna i nie oczekuje mojego telefonu, nie jest niczym osobistym. To znaczy klient mówiąc nie, nie chcę, dziękuję, nie jestem zainteresowany, skąd ma pan mój numer, proszę do mnie nie dzwonić, niech mi pan da spokój wreszcie, panie Hartman. Ten klient nie wyraża swoich negatywnych emocji na mój temat, ponieważ on mnie nie zna. My się nie znamy, nie kojarzymy, nie spodziewał się mojego telefonu. To jest zimny telefon, a zatem nie może mnie znać, a zatem jego negatywna ocena jest spowodowana wcześniejszymi, trudniejszymi doświadczeniami w tego typu sytuacjach, kiedy ktoś do niego dzwonił, chce mu coś sprzedać. I nawet jeśli ja dzwonię i nie chcę mu niczego sprzedać, o tym będziemy rozmawiali później, chcę z nim porozmawiać na temat pewnych możliwości, ale przyjmuję nie, przyjmuję brak potrzeby, przyjmuję odrzucenie sytuacji, tego momentu, tego kanału komunikacji jako zimnego telefonu, to nie klienta nie jest skierowane do mnie. A zatem muszę sobie wbić do głowy jedną rzecz. Kiedy słyszę nie, a będę w zimnym telefonie czynił to relatywnie, będę słyszał to relatywnie często, to nie jest skierowane przeciwko mnie. To jest, jak mawia Grant Cardone, to jest tak zwana odruchowa reakcja obronna, coś, czym klient chce w jakiś sposób zaszachować mnie, wyeliminować mnie z jego świata, mimo tego, że być może najpierw, na samym początku jeszcze nie wie, czy albo że coś traci. A zatem nastawienie jest kluczowe w zimnych telefonach. Wbij sobie do głowy, że kiedy słyszysz nie, to nie jest nie skierowane przeciwko tobie, to jest nie co do sytuacji, momentu w czasie, gotowości klienta, chęci tego, co się wydarzyło wcześniej. To będzie miało duże znaczenie, ponieważ zimne telefony będę proponował wam wykonywać jeden po drugim, nawet kilkanaście, żeby dla odważnych nie powiedzieć kilkadziesiąt. I wtedy, jeżeli kilkanaście razy pod rząd spotkamy się z nie, to rzeczywiście można się załamać. Kiedy miałbyś się załamać, wysłuchaj jeszcze raz tego odcinka, popatrz w oczy Hartmana i pomyśl sobie tak. Jeżeli ten brzydal jest w stanie umawiać efektywnie spotkania w formie zimnych telefonów, to ja na pewno, bo jestem piękny, przystojny, inteligentny, albo jestem urocza, inteligentna i mam świetny pomysł na to, jak poprowadzić taką rozmowę. I tak właśnie będzie. To były moje 2 minuty. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj zamknąłem się w 4 minutach. Macie 2 odcinki w jednym. Najlepszości.